Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serwera DBKO Inferno. W dzisiejszym nagraniu chciałbym Wam pokazać nowości wprowadzone na serwerze. Jakiś już czas temu zostały one dodane, ale wcześniej nie miałem możliwości po prostu nagrania odcinka, dlatego nadrabiamy zaległości. No i od razu przechodzę do rzeczy. Warto dodać, że w dzisiejszym odcinku będzie konkurs dla uważnie oglądających, będą do wygrania punkty, także zapraszam serdecznie. Ogólnie obydwie te nowości znajdują się na koncie VIP, więc żeby tutaj się dostać, będziemy potrzebowali VIP account, który możemy kupić w sklepie za 25 punktów lub ewentualnie, jeżeli nie mamy w ogóle możliwości zakupu jakby powiedzmy za punkty, za realne pieniądze tego VIP-a, to możemy po wbiciu 25k levela udać się do NPC Tokio, który znajduje się tutaj obok wejścia na VIP i wykonać u niego 3 zadania w ciągu 3 dni. Tam po każdej misji macie bodajże 20 minut odstępu, więc wykonujecie proste zadania w ciągu 3 dni i otrzymujecie takiego VIP-a. VIP, co warto powiedzieć, jest nie na całe konto, a na daną postać, więc o tym warto pamiętać. No i przechodzimy już tak naprawdę do rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą Wam dzisiaj chciałbym pokazać, to jest nowy NPC Tasker, który daje nam misję na zabijanie potworów, z których to lecą bardzo ciekawe przedmioty, zwłaszcza dla graczy, którzy nie mają możliwości inwestowania realnych pieniędzy w serwer. Jest to możliwość zdobycia wartościowych przedmiotów, które Wam oczywiście za chwileczkę pokażę. Ja już chwilę temu przed odcinkiem zaraportowałem swoją misję, miałem misję na 50 tysięcy Hellfire Fighterów. No i otrzymałem tutaj, jak widzicie, nie wiem czy będziecie widzieć, tak, widzicie ogólnie wszystko tutaj w okienku, otrzymałem 5 szafirów, 1000 poziomów, dostęp do bossa, 1000 punktów walki i 1 punkt zadaniowy. Zaraz sobie do tego bossa przejdziemy, natomiast odezwiemy się teraz do tego NPC-ta, piszemy do niego wyzwanie i wyświetla nam się tutaj pełna lista tasków, które możemy wykonać. I teraz tak, w przypadku kiedy posiadamy brązową kartę lub nie posiadamy żadnej karty, możemy wykonać tego taska jeden raz. Na każdego, każdy z mobków możemy wykonać po prostu jeden raz. Jeżeli mamy tą średnią kartę, nie pamiętam czy to jest silver, zaraz do tego przejdziemy, możemy wykonać dwa razy, bądź jeżeli posiadamy platynową kartę, możemy wykonać trzy razy danego taska. Czyli na każdy z tasków jest limit wykonania 3 razy i co warto powiedzieć, po wykonaniu jednego taska liczba potworów do zabicia zwiększa się od 5 do 10-krotnie, więc też o tym pamiętajcie, jest to takie utrudnienie, żeby też nie było zbyt łatwo. No i wiadomo, jest to też zrobione tak, żeby nie było to przesadnie, żeby bardzo dużo tych itemów, powiedzmy ze stora, wypadało, bo każdy tutaj na DBKO praktycznie gra kilkoma postaciami. Żeby to nie było przesadzone, jest po prostu limit wykonania 3 tasków. Maksymalnie z tego, co Aragorn mi pisał, możemy, jeżeli mamy dużego farta, to maksymalnie możemy zlocić przedmioty o wartości 10 tysięcy punktów. Zaraz Wam pokażę, co z danego potwora wypada, ponieważ możemy zdobyć nawet god itemy ze skrzynek. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, ja jak widzicie właśnie... jeszcze raz Wam pokażę. Ja właśnie ukończyłem taska na Hellfire Fightery. No teraz mam następną ilość do zabicia 750 tysięcy, więc bardzo dużo, ale pierwszy raz to było 20 tysięcy, które zrobiłem bodajże, słuchajcie, w 20-30 minut, więc ogólnie w miarę szybko to leci, wiadomo. No ale co, macie jakieś proste tak naprawdę te taski na, nie wiem, na demoniczne psy, które możecie zrobić na od pierwszych leveli tak naprawdę. Przy czym, no wiadomo, czym mocniejszy jakby, czym mocniejszy task, tym mocniejszy boss i lepsze nagrody. Także co, nie tracąc czasu, myślę, przejdziemy sobie tutaj dalej. Wspominałem Wam przed chwilą o kartach. Jak to wygląda? Moi drodzy, tak jak mówiłem, jeżeli nie macie żadnej karty lub macie brązową kartę, wykonujecie raz. Jeżeli macie złotą kartę, możecie wykonać taska dwa razy lub ewentualnie, jeżeli macie inferno kartę, możecie wykonać bossa trzy razy. Karty te, jeżeli nie mielibyście możliwości też, że tak powiem, realnych pieniędzy włożyć w serwer, czy nie macie punktów, możecie zdobyć od NPC Calusa.
I od NPC bodajże na artefakt w wyspie, ja jeszcze w ogóle teraz sobie zerknę na spoiler, żeby sobie tutaj czegoś tam nie przekręcić. Tak, ogólnie możemy dostać to od Calusa z różnych bossów i questów. Dobra, no to co? Mamy tutaj jakby, jak widzicie, pełną listę. Mamy tutaj, słuchajcie, wbity na różne mopki. Jest taka komenda task. I jak sobie wpiszecie tą komendę task, to macie napisane na przykład, jakiego bossa możecie w danym momencie, powiedzmy, zabić. Ile macie wbit. Czyli, no jakbyście tam odebrali i sobie zapomnieli, no to wiadomo, że można testować, wchodzić w teleporty, ale jest taka komenda task i można sobie to zobaczyć. No i naszym bossem będzie God of Hellfire, także pozwolę sobie wejść na tego bossa, my sobie chwilę go będziemy bić, to w międzyczasie pokażę wam ogólnie lota z tych potworów. No dobra, okej, niech on sobie tutaj bije, jak widzicie w miarę sprawnie to leci, więc ja sobie na szybkości przejdę teraz do przeglądarki. Wchodzimy sobie na stronę dbkoinferno.pl, zakładka Creatures i wchodzimy w zakładkę Prisoners, tutaj gdzieś u góry te prisonery były, z tego co pamiętam. Albo dobra, zrobimy sobie tak, bo ja to przed chwileczką szukałem, okej. No i co, w tej zakładce mamy pokazane wszystkie te bossy, które tutaj się znajdują. No i tak jak mówiłem, w zależności od tego, jak mocny jest task, jak mocne są potwory, to tak mocne przedmioty z tych bossów wypadają. Ja biję tego, no, jednego z najmocniejszych tutaj. No i takie maksymalnie przedmioty mogę tutaj sobie, że tak powiem, wylocić. Po najechaniu na dany przedmiot możemy zobaczyć, jaka jest szansa na wylocenie danego przedmiotu. No i ogólnie wiadomo, z tych najmocniejszych bossów wypadają również skrzynki. Z tych skrzynek może wam wypaść losowo jeden z goditemów, więc jest to szansa na zdobycie takiego goditema, przy czym no szansa na wylocenie takiej skrzynki, to jak widzicie, jest tutaj napisane 10%. No i oprócz tego no jest jakiś tam procent szans na wylocenie tego goditema, więc na pewno nie będzie to takie proste, ale da się to po prostu zdobyć i jest taka opcja. Także polecam sobie serdecznie zobaczyć, jakbyście chcieli się bardziej zagłębić, to możecie sobie sprawdzić, jak to procentowo wygląda w przypadku tego, co chcecie zdobyć. No a my przechodzimy już do bossa, który praktycznie już padł i w międzyczasie zrobimy sobie konkurs. Moi drodzy, Aragorn co prawda nie powiedział mi, na ile punktów mogę zrobić konkurs, ale zróbmy powiedzmy na 2000 punktów. I trzeba w komentarzu napisać swoją propozycję odnośnie serwera, co byście chcieli, żeby zostało wprowadzone. Aragorn będzie na pewno czytał komentarze. No i co, myślę, że nie będę się deklarował, że będzie za jakiś czas następny odcinek i tam wylosuję, tylko umówmy się tak, że za tydzień od czasu wrzucenia odcinka, czyli wy to oglądacie w piątek 14, to za tydzień w następny piątek po prostu zwycięzca zostanie poinformowany o tym, co o tym, że wygrał i ogólnie jak napiszecie tą propozycję, to napiszcie od razu swój nick, tak abym mógł wam wysłać po prostu punkty. No i co? Idealnie, słuchajcie, skończyliśmy tutaj w momencie, kiedy skończyłem mówić o tym. Słuchajcie, no udało mi się zdobyć Magic Health Shield, Bug with Artifact, Wand of Harry Potter, Heavy Proton Blaster. No i runki już są moje, więc jakiś lot teraz szczególnie za bardzo mi nie dopisał. No ale co, mamy i temeczka artefaktów, więc zawsze coś tam kaski nam wpadnie. Także NPC Prisoner polecam sobie zobaczyć, naprawdę świetna opcja, zwłaszcza jak zaczynacie dopiero grać, jak macie niski level, można sobie zdobyć jakieś fajne przedmioty. Zwłaszcza tutaj mówię o ekwipunku dla osób, które no właśnie nie mają możliwości ładowania pieniędzy w serwer, to zawsze jakiś tam ekwipunek można jako tako, że tak powiem, zdobyć. Kolejną zmianą jest, moi drodzy, dodanie aktu, Old Player Act. Natomiast, żeby zacząć ten akt, będziemy musieli ukończyć Peaky Blinders Act, poziom pierwszy, ponieważ no na razie tylko taki jest, wiem, że poziom drugi nadchodzi, bardzo mnie to ciekawi. No i ogólnie, co trzeba zrobić, żeby zacząć Peaky Blinders Act, bo to też jest pytanie, które często gdzieś tam pojawiało się na streamach. Tutaj mamy NPC Grace Burgess, nie wiem jak to przeczytać, mamy takiego NPC-ta i u niego zaczynamy Peaky Blinders Act, który wykonujemy właśnie na tej VIP wyspie. Powiem wam tak szczerze, że no ja jestem graczem DBKO, który gra no dopiero od drugiej edycji. O, siemano, witamy Tomasa.
Pozdro. Pozdro Tomas, nagrywam właśnie mordeczko. Ogólnie gram dopiero od drugiej edycji i szczerze mówiąc na razie Peaky Blinders Act to jest chyba najbardziej klimatyczny, fajny task, który po prostu udało mi się zrobić na DBKO. W sensie jakby największe wrażenie on na mnie wywarł i bardzo mi się podoba, więc warto go zrobić. I teraz tak, jak to wygląda z... Jak ukończymy sobie Peaky Blinders Act, to możemy zacząć od Old Player Act. No i tutaj ogólnie znajdują się w tej takiej lewej bramie do wyjścia od miasta NPC-ci tacy jak Lord Grimm, Ronix i jest chyba jeszcze jeden NPC, bardzo przepraszam, nazwa wyleciała mi z głowy. W każdym razie tutaj mamy takie wieżyczki, możemy sobie tam wyjść. No i tutaj zaczynamy ten Old Player Act. I co to jest? To jest takie uhonorowanie dla graczy, którzy mieli duży wkład w serwer, którzy są powiedzmy legendami serwera i tak dalej. Tutaj sobie zaczynamy ten akt, wykonujemy go też tutaj powiedzmy część na VIP wyspie, część gdzieś tam powiedzmy indziej, ale ogólnie większość tutaj jest na tym VIP-ie. No i ogólnie w tym akcie jest wplecione, są też inne osoby, nie tylko tutaj Ronix i Lord Grimm, tylko też inne osoby, różne historie, różne śmieszne historie, też tam jest mój wątek, więc ogólnie bardzo mi miło, dziękuję bardzo Aragornowi, że tutaj postanowił to wpleść. No i ogólnie warto sobie taki akt zrobić, no i warto też ogólnie mieć jakiś wkład w jakby w ten serwer, ponieważ Aragorn też jak widzicie docenia to, że są jacyś gracze, którzy grają od wielu edycji i tak dalej, więc ten akcik możemy sobie zrobić. No i ogólnie taką ostatnią rzeczą jest to też, że zostały dodane takie specjalne statuły i na VIP-ie i na darmowym koncie też w depozycie. Na tych statuach są wypisane osoby, o ja pozwolę sobie tego bota tylko wyłączyć, są wypisane, no tutaj mamy gracza wbita, który tutaj ogólnie dwie edycje pod rząd był najlepszym graczem z 5-milionowym poziomem. Tutaj jest statua już na następną edycję, więc ogólnie są takie statuetki, które wyróżniają graczy, więc to też jak najbardziej na plus. No i co, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia, cześć!